Kochani, złapała nas karta pamięci, także króciutka dogrywka do końca samego odcinka. Przypominam, że jesteśmy w trakcie, kochani, wierszyka od Dawida Dankowskiego. Aż mnie przepraszam, całe szczęście i tak przekręciłem nazwisko, od Dawida D. To nie było tak, jak powiedziałem. W każdym razie, Dawidku, zrobiłeś kawał świetnej roboty. Powiem ci, aż mnie korci zrobić jakąś muzykę i zrobić z tego mały rapik. No. Jest sobie kanał sportowy w internecie, który jest super, o czym wszyscy wiecie. Jest on przeznaczony dla kibica każdego, tego małego i tego dużego. Jest on po prostu wspaniały, ponieważ wpadają tam ciągle fajne bramy. Czy to w FIFA, czy na dworze, każdy je zobaczyć może. Kocham ten kanał za to, jaki jest. On jest po prostu gutek. Właśnie. Dawid, podbiłeś nam serce tym. Nie wiem, czy czasami nie będziesz brał udziału, słuchaj, w nagrodzie głównej. My zdecydujemy potem, kto z was dostanie tą nagrodę główną. Ja dzwonię teraz do Dawida. Tata! No. Słuchajcie, Gutek ma już dyspensę, właśnie ładuje FIFA. Jeszcze wejścia z FIFA wam też zrobimy, ale teraz cichutko czekamy na odzew Dawida. Zaraz. Cichutko. Mamy sygnał. Ja cię kręcę, Dawid! Kocham cię, kocham cię, kocham! Chłopie, nie dość, że taki nam zmontowałeś wierszyk, to w dodatku walnęłeś jeszcze hasło. Serdecznie cię pozdrawiamy, słuchaj, całą naszą rodziną. Mam cię, popraw kamerę, bo Kudeł ją po raz setny dzisiaj kopnął. To jest nieprawdopodobne, słuchaj, jak Kudeł nam dzisiaj przeszkadza, nie daje nam pracować, ale on dzisiaj ma za dużo energii, nie miał treningu, wiesz, a on jak nie wytraci energii, to nam tu, Dawidku, rozsadza chałupę. Powiedz dzień dobry, Dawid. Dzień dobry, Dawid. Cześć, Kudeł. Powiedz, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? No dobrze. Dawidku. Dawidku, słuchaj, kochany przyjacielu, no cieszę się, że odebrałeś telefon. Słuchaj, dużo dzisiaj mieliśmy sytuacji, gdzie on jednak milczał, albo telefon był włączony, albo włączały się sekretarki, albo sytuacje, kiedy ktoś odbiera i nie mówi hasła. Jak? Gutek powiedział, zresztą zobaczysz sam na filmiku, bo jesteś na kamerce, Dawidku, z nami na żywo. Zrobiłeś furorę tym wierszykiem, strasznie nam się to spodobało, słuchaj. Masz zadatki, słuchaj, na dobrego rapera albo hip-hopowca, także myślę, że w tą stronę możesz iść. Ja bym tu już muzę jakoś montował i byśmy mogli razem zaśpiewać, słuchaj. Jest sobie kanał sportowy w necie, który jest super, o czym wszyscy wiecie. No, powiem ci, że zrobiłeś naprawdę fajne wrażenie. Dawidku, czy chcesz kogoś pozdrawiać, kochany przyjacielu? Jesteś na kanale Szabełki na żywo. No to kochani, wszystkim pozdrawiam. Super. Super. Cieszymy się bardzo. A skąd jesteś, powiedz, Dawidku? Skąd jesteś, powiedz? Pozdrawiamy ciebie, słuchaj, i wszystkie szczecińskie kluby piłkarskie. Powiem tobie tak, Dawidku, naprawdę cieszymy się strasznie, że z nami jesteś. Ja cię poproszę, żebyś wysłał mi SMS-em numer adres do siebie. Powiedz mi tak, czy oglądałeś na naszym kanale odcinek z Pawłem Skórą, jak Paweł u nas był? A pamiętasz sytuację, kiedy Paweł podpisywał nam autografy na... No to teraz jeden z takich autografów chciałbym, żeby trafił do ciebie. Chciałbyś mieć taką pamiątkę w swoim, tam zbiorze? No bardzo, ja właśnie jestem kolekcjonerem. Słuchaj, powiem ci tak, a powiedz mi, czy wolałbyś na Inieście, czy na Lionel Messi? Okej, okay, w takim razie słuchaj, Lionel Messi z autografem Pawła Skóry jest jak najbardziej, kochany przyjacielu, twój. Naprawdę gratulujemy ci serdecznie nagrody, natomiast chciałbym ci do tego dorzucić saszetkę. Powiedz mi, czy wolałbyś figurkę MicroStars, czy saszetkę z jakiejś edycji? Saszetkę. Saszetkę. Jakiej edycji jeszcze nie skończyłeś? To jeżeli zaczynasz, to dostaniesz ode mnie na dobry początek na starcie. Dostajesz match atak, dostajesz, słuchaj, edycję 12-13 i jeszcze co bym ci tutaj dorzucił, czekaj sekundeczkę, i dorzucę ci jeszcze kolejną 13-14. Także dostajesz od nas w prezencie za naprawdę wspaniały wierszyk. Zrobiłeś na nas niesamowite wrażenie. Lionela Messi i trzy saszetki. Czy może być taka nagroda? Super, dzięki bardzo.
No to Dawidku, leci ona do ciebie, a ja czekam na SMS-a, także bardzo ci dziękuję, bardzo nam poprawiłeś. Jak mówisz? Pewnie, że możesz, jak najbardziej, tylko że boję się, że ta wiadomość utonie w tysiącach wiadomości, dlatego że powiem ci szczerze, że w tym konkursie udział wzięło kilkaset osób, także jesteś szczęściarz, słuchaj, że akurat do ciebie wbiliśmy, bo nie damy radę do wszystkich zadzwonić. Natomiast oficjalnie w naszym konkursie wygrały 3 osoby, jesteś 3. osobą, która wygrała. Natomiast z racji tego, że zrobiłeś naprawdę wspaniały wierszyk, zrobiłeś na nas wielkie wrażenie, dostajesz 3 saszetki, dobra? I chciałbym, żebyś to w SMS-ie dopisał tam, że to ty jesteś właśnie, dobrze? Tak, najwięcej rymowanek. Najwięcej rymowanek. A tu się podobało? Berbelucha. Słuchaj, w każdym bądź razie tak, jeszcze raz cię serdecznie pozdrawiam, dziękujemy Dawidku i do zobaczenia. Siedź z nami, bądź z nami na tym kanale, zawsze was czymś pozytywnym zaskoczymy. Do zobaczyska, trzymaj się i ucałuj swoich bliskich. I cały Szczecin, hej. Słuchajcie, mieliśmy na kanale i tym oto miłym akcentem, kochani, zbliżamy się do godziny, której raczej już nie wypada dzwonić. No jest jeszcze późno, natomiast sami widzicie, że telefony milczą. Następnym razem spróbujemy, kochani, w troszeczkę innej porze zadzwonić, żeby dać szansę też innym. Natomiast w tym momencie te odcinki, które wyemitowaliśmy, puścimy pomiędzy turniejami na kanale. Także zapraszam was serdecznie, kochani, do zobaczenia. Dzięki, że byliście z nami. Idę na loda, bo jestem zmęczony, świetne emocje nam zafundowaliście, naprawdę, kochani, także jeszcze tylko podejdę tutaj w stronę, kochani. No, zaczynają się oddzwanianie numerów, no, spróbuję odebrać jeszcze ten telefonik, cichutko, zobaczymy, jaki będzie odzew, uwaga. Gutku, jak to odebrać, bo coś nie umiem. Halo? Ja cię kręcę, no wiesz co, już miałem wyłączać i kamerę i telefon, słuchaj przyjacielu, no witam cię serdecznie. A czego nie odebrałeś telefonu od razu? A czemu nie odebrałeś od razu, jak my dzwoniliśmy? No nie mogłem niestety, byłem akurat w sklepie. A z kim mam przyjemność, powiedz, kochany przyjacielu? Bartku, witamy cię serdecznie, kochani, no jesteś na kanale, kamera jeszcze pracuje, także Bartek z Ostrołęki. Cieszę się bardzo. No słuchaj, a skąd wiedziałeś, że to jest nasz telefon? Skąd wiedziałeś, że należy do nas odzwonić, że w tej sprawie dzwonimy? No, odczytałem. A, cwaniaku ty mój kochany. W takim razie powiem ci szczerze, że musimy być fair w stosunku do wszystkich, Bartuś, dlatego że osoby, które no niestety nie odebrały od nas telefonów, bądź odebrały, ale nie przywitały nas hasłem, no niestety jakby nie wzięliśmy ich pod uwagę w nagrodzie. Natomiast ty zrobiłeś to bardzo elegancko w białych rękawiczkach, dlatego myślę, że się nie obrazisz, Bartuś, dostaniesz połowiczną nagrodę, ok? Dam dla ciebie... Dostaniesz ode mnie, Bartuś, saszetkę z Match Attack z edycji 14-15, ok? Dobra. I dostaniesz od nas taką saszeteczkę w ramach, no naprawdę, aktu sympatii, dlatego że miło z twojej strony, że do nas oddzwoniłeś. Natomiast, przepraszam, żeby jakby do tej nagrody być bardziej brany pod uwagę, Bartuś, należało telefon odebrać i powiedzieć właśnie hasło, które wypowiedziałeś. Także troszkę dookoła, ale świetnie sobie poradziłeś, no. No tak, absolutnie, nagrywamy to na kamerze, masz okazję pozdrowić swoich bliskich, także dawaj śmialutko, ładuj. Super, pozdrawiam całą swoją rodzinę i wszystkich, którzy oglądają kanał Szabełki, Sebastian Szabłowski. Słuchajcie... Super kanał, a powiem wam, że wpadłem na kanał bardzo przypadkowo, bo szukałem sobie recenzji do kupna Xboxa i właśnie... Na wasze filmiki trafiłem, no super, dziękuję, naprawdę, są fajne filmiki. Bartuś, strasznie się cieszymy, kochany, no nasz kanał się rozwija nieprawdopodobnie, jak pamiętasz, konkurs był na 25 000 k, a za chwilkę będzie 27 k, także no rośniemy w niesamowitą siłę, ale to dzięki wam, takim wspaniałym ludziom. Ja wiem, że wy polecacie się nawzajem, że przybywa nas niesamowicie, my was bardzo szczególnie traktujemy, jesteście dla nas bardzo, bardzo ważni, wiesz, jak jest, że po turniejach spotykamy tych wszystkich ludzi na żywo, to jest nieprawdopodobna historia. Super, super.
To jest w ogóle wspaniała moja przygoda. To jest moja wspaniała, Bartuś, przygoda życiowa. Jestem naprawdę szczęśliwy, że takie rzeczy nam się przytrafiły. I z takimi super ludźmi jak wy. Także dziękuję ci za pozdrowienia. Barteczku, mam prośbę. Wyślij SMS-em swój adres, pod który mamy ci przesłać saszetkę i napisz, że to jest nagroda saszetka Match Attack, dobrze? Bo my takich SMS-ów będziemy mieć 4, żebym coś nie pomieszał, ok? A ja mam, panie Sebastianie, jeszcze pytanie, bo wysyłałem do was paczkę i właśnie tam jest wszystko dla Gutka. Rozumiem. Słuchaj, słuchaj, wiesz co, powiem ci, z paczkami, Bartuś, u nas jest w tej chwili, możesz mi, Sebastian, mówić, z paczkami, Bartuś, u nas jest tak, że w tym momencie, kochany, troszkę kulejemy z tym, z racji tego, że mamy tak dużo piłki nożnej na żywo, przed nami jeszcze jeden turniej, jak wiesz, jedziemy do Wrocławia na Forza Cup, będziemy 4-dniowy turniej grać i po tym turnieju chwilka przerwy i jedziemy na obóz piłkarski i w tej przerwie, myślę, zaopiekuję się paczkami, także wiesz co, umówmy się, że tą nagrodę ja dołożę do tej wymiany, którą nam wysłałeś. Dobra? Kudełeczku, proszę o ciszę. Weźcie go troszkę jeszcze, przyhamujcie. Kudeł jest dzisiaj strasznie z dużym poziomem energii. Nie był na treningu, a powiem ci, że to ADHD jest. Także wiesz, on musi się swoje wyganiać. No, super. Barteczku, jeszcze raz ci przepięknie dziękuję. Świetnie, że z nami byłeś. Saszetka czeka na ciebie. Dziękujemy za te ciepłe słowa. No cieszymy się, że przez przypadek trafiłeś na nasz kanał. No to jakby jest ogólnie, wiesz, no fajnie, no cieszę się. Większość u was na kanale jest tak jakby rówieśnikami bardziej, Gutka. Ja jestem troszeczkę starszym waszym widzem. No ale myślę, że ten kanał właśnie... Słuchaj, Bartuś, pomalutku, na tym kanale wszyscy znajdą coś dla siebie. Wierz mi, że mamy wiadomości, mamy wiedzę, że całe rodziny siadają, odpalają, słuchaj, po kolacji YouTube, czasami na telewizorze i patrzą, co tam u Szabełków ciekawego się zmieniło. Także, wiesz, my oddaliśmy spory kawał swojego życia dla was, ale fajnie się tym bawimy i my, i wy, i dopóki tak będzie, będziemy z wami, okej? Super kanał, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, jeszcze raz dziękuję ci za telefon, słuchaj. Powodzenia, pozdrawiamy całą Ostrołękę. Cześć. O, cześć, Kudeł. Nie, to jest akurat na Duśka. Kudełek, chodź tu do pana Bartka. Kudeł. Kudeł, chodź do Bartka na bajerkę, chodź tu szybko. Przejdzie ci troszkę. Nie, on jest, nie, on jest, mówię ci, zajechany. Byliśmy na basenach, on jest po prostu dzisiaj lewy. No trudno, ma takie dni. Bartuś, jeszcze raz pozdrawiamy cię serdecznie. Barteczku, dziękujemy bardzo, do zobaczenia, trzymaj się, pa. Dziękuję. Trzymaj się, hej. Kochani, no Bartek z Ostrołęki w tym momencie, kochani, oddzwonił. No tak, ale wiecie, kochani, bardzo fajnie powiedział, jak to się stało, bo sobie myślałem, że może nie nagraliśmy się na poczcie, ale nagraliśmy się na poczcie, dlatego było mu im już łatwo ten komunikat i to hasło nam powiedzieć. Natomiast tak czy inaczej, kochani, zrobił to fajnie, zrobił to świetnie, dlatego nagroda pocieszenia dla niego jest. Teraz, kochani, tak, cała masa jeszcze waszych wiadomości, tych na szaro widzicie, to są wiadomości nieotwierane, nieodebrane i te wiadomości, kochani, jeszcze raz otworzymy. Jeszcze raz do was podzwonimy, także póki co trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa. Hejka, pozdrawiam te dziewczyny, które wybrałam kiedyś. No właśnie, ale żadna nie odebrała telefonu jak na złość, nie? Bo same chłopaki dzisiaj wygrały. Do zobaczyska, trzymajcie się jeszcze raz cieplutko, dobranoc. Pozdrawiam Jutkę i Paulę, pa. Pa.